Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej pragnę zaprezentować stanowisko wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydium Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka postanowiło przedłożyć Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka propozycję podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Skąd ta inicjatywa? Oczywiście na końcowym etapie prac nad prezydenckim projektem ustawy dotyczącym wydłużenia wieku pracy sędziów Sądu Najwyższego, zupełnie na końcowym już etapie, wyłonił się problem, że przy regulacjach już objętych tym projektem nie zdąży się wprowadzić i doprecyzować, tak jak to ma miejsce w innych sądach, w sytuacji kadencyjności. W związku z tym zapowiedzieliśmy wtedy na tym posiedzeniu komisji, że podejmiemy ten temat w nieodległym czasie i przedłożymy własną propozycję. I dlatego dzisiaj procedujemy właśnie nad tym projektem. Projektem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. I tak jak tutaj już była mowa, ten projekt ma na celu wprowadzenie kadencyjności stanowisk prezesów Sądu Najwyższego, kierujących jednocześnie izbami Sądu Najwyższego. Tak jak mówili przedmówcy, ja nie będę już w szczegółach tego powtarzać, że tylko w Sądzie Najwyższym nie ma dotychczas tej kadencyjności dla prezesów sądu będących przewodniczącymi izb i kierującymi wydziałami w izbach Sądu Najwyższego. Stąd też trzeba przyznać, że ten projekt idzie w bardzo właściwym kierunku ujednolicenia praktyk i ujednolicenia zasad. Kadencyjność ma swoje wielkie walory, swoje zalety i należy tę kadencyjność uporządkować we wszystkich sądach tak, żeby nie było nieuzasadnionych przecież odstępstw od tego. Myślę, że też zasadnym jest uporządkowanie tej kwestii, ponieważ przepis tego projektu wyraźnie wskazuje, że sędzia Sądu Najwyższego może pełnić funkcje kierownicze do 70 roku życia, natomiast orzecznictwem może zajmować się do 72 roku życia, jeżeli oczywiście wyrazi taką chęć sędzia i jeżeli stan zdrowia będzie mu na to pozwalał. Stąd wydaje się, że ten zapis ma głęboki sens i uzasadnienie. I jeszcze jedna kwestia, która tutaj budzi czy powoduje pewne, może nie tyle wątpliwości, ale kieruje nas w takim kierunku, żebyśmy się zastanowili, czy przepis przejściowy jest prawidłowo i dobrze zapisany. Oczywiście ktoś tu z Państwa powiedział, że pan chyba marszałek Józef Zych, że ten problem ukończenia pracy na tej funkcji jest zagadnieniem, którym się będzie zajmował pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Mam takie wrażenie, że po tym jak Wysoka Izba skieruje ten projekt do prac w komisji, że tam będziemy analizować jeszcze szczegółowo kwestię i sądzę, że będzie przedstawiciel, bo zaprosimy Sądu Najwyższego, zaprosimy panią
pierwszą prezes Sądu Najwyższego, żebyśmy mogli jeszcze wysłuchać, czy ta propozycja spowoduje kłopoty organizacyjne dla pierwszego prezesa sądu i dla sądu, i wtedy podejmiemy stosowne, ewentualnie, jeśli zajdzie potrzeba, zmiany. Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej uznaje, że to są zmiany potrzebne i dobrze, że wprowadzamy je teraz po już przyjętych wcześniej zmianach w ustawie o Sądzie Najwyższym, i wnioskuję o skierowanie projektu do dalszych prac legislacyjnych. Dziękuję bardzo, pani marszałek.